Polska kilkukrotnie w swoich dziejach uchodziła za europejskie mocarstwo. Zakreślenie ram czasowych tego okresu nie jest jednak sprawą prostą i stanowi przedmiot ożywionych dyskusji. Szczególnie dotyczy to Rzeczpospolitej obojga narodów. Czy rzeczywiście była ona mocarstwem? A jeżeli tak, to kiedy? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Nasz kanał jest całkowicie niezależny, a materiały powstają dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcecie pomóc w powstawaniu podobnych filmów, zapraszamy na nasz profil w serwisie Patronite. Możecie również w prosty sposób postawić nam wirtualną kawę. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Pojęcie mocarstwa jest trudne do zdefiniowania. Najczęściej określa się tak państwa, które pod względem politycznym, militarnym lub gospodarczym górują nad pozostałymi, co przekłada się na możliwości do wywierania wpływów poza swoimi granicami. Jeżeli pozycja danego państwa jest istotna przede wszystkim w jednej części świata, to oznacza, że mamy do czynienia z mocarstwem regionalnym. Wyżej od nich są mocarstwa światowe, których wpływy sięgają całego globu. W przypadku mocarstw regionalnych niekiedy ich status wynika w znacznej mierze z położenia. Potęgą jest bowiem to państwo, które uchodzi w danym regionie za najsilniejsze lub jedno z najsilniejszych. Jest to jednak czynnik bardzo względny. To samo państwo może być uznawane za mocarstwo w danym miejscu świata, ale gdyby leżało gdzieś indziej, to jego potencjał byłby już niewystarczający do odgrywania takiej roli. W XVI i XVII wieku, czyli w okresie, na którym skupimy się w tym materiale, niemalże wszystkie państwa europejskie można podzielić na takie, które prowadzą politykę mocarstwową i takie, które są pod wpływem innych państw. Mocarstwowość sprowadza się tu zatem de facto do zdolności do kształtowania samodzielnej polityki międzynarodowej i z taką definicją można się spotkać aż do dwudziestolecia międzywojennego. Na użytek tego materiału przyjęliśmy podział Samuela Huntingtona, który wyróżniał mocarstwa światowe, mocarstwa regionalne i posiadające mniejsze wpływy, drugorzędne mocarstwa regionalne. Polska nigdy nie osiągnęła statusu światowego mocarstwa, ale kilkukrotnie była regionalną potęgą. W tym odcinku skupimy się na Rzeczpospolitej obojga narodów, ale bezpośrednie powstanie tego państwa polsko-litewskiego poprzedza okres regionalnej mocarstwowości Królestwa Polskiego. Uzyskanie tego statusu przez koronę ma swoje źródła już w polityce Kazimierza Wielkiego. Przełomem na tej drodze było jednak osadzenie na polskim tronie litewskiego wielkiego księcia Jogajły, czyli późniejszego Władysława II Jagieły. Polska bierze wtedy na siebie realizację potężnego projektu geopolitycznego, który z całą pewnością zdawał się wówczas ponad jej siły. Litwa była w tamtym czasie na pół pogańskim, biednym, skłóconym i co chyba najważniejsze, olbrzymim państwem. Polska nie tylko podjęła się jego chrystianizacji i zaszczepienia tu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ale również zintegrowania dwóch dotąd skłóconych organizmów politycznych. Powodzenie tego projektu dawało Królestwu Polskiemu potencjał i pozycje, które mogły z niej uczynić jedną z głównych potęg europejskich. I pomimo wielkiego ryzyka, to się powiodło. Zwycięstwo pod Grunwaldem nie tylko złamało potęgę zakonu krzyżackiego, ale dało też polskiemu królowi pozycję jednego z najsilniejszych władców w Europie. Do polskiego króla zaczęto słać propozycje przyjęcia tronu czeskiego, wzięcia w zastaw Cypru, a nawet sięgnięcia po koronę cesarską. Za panowania Jagieły zaczęła się kształtować jedna z najlepszych sytuacji geopolitycznych w polskich dziejach. Chwiały się potęgi Czech, Węgier i zakonu krzyżackiego. Zagrożenie tureckie było jeszcze dalekie, a od wschodu zabezpieczała Polskę Litwa. To dawało warunki do spokojnego rozwoju, co było szczególnie widoczne za panowania kolejnych Jagiellonów. Terytorialnie Królestwo Polskie było niewielkim państwem o powierzchni nieco ponad 200 tysięcy km2.
Jednak władza polskiego króla rozciągała się na Litwę, Mołdawię, a za Kazimierza Jagiellończyka doszła do tego jeszcze Krymska Kaffa. Z kolei po wojnie 13-letniej do Polski przyłączono także Pomorze Gdańskie i Warmię. Nasze państwo interweniowało również w Czechach i na Węgrzech, wspierając politykę dynastyczną Jagiellonów. Natomiast Litwie pomagano w zmaganiach z Moskwą. Pod względem gospodarczym motorem rozwoju stał się eksport polskiego zboża. W XVI wieku Gdańsk był jednym z najbogatszych miast kontynentu. Jak wynika z badań historyka Thomasa Allena, który analizował uzyskiwane w miastach europejskich na przestrzeni dziejów płace w odniesieniu do panujących cen, Kraków był w XVI stuleciu pod tym względem drugim najlepszym miejscem do życia, niewiele ustępując Londynowi. Do tego obrazka należy dodać gwałtowny rozwój staropolskiej kultury i sztuki. Jednak w tym polskim złotym wieku pojawiają się też pierwsze geopolityczne wyzwania. Do końca XVI wieku Polska praktycznie nie miała większych zagrożeń, przynajmniej nie takich, które mogłyby zagrozić jej egzystencji. Stąd też Królestwo Polskie było relatywnie zamożnym państwem, ale zarazem nie miało wybitnie silnej armii. Nagle pojawiające się wyzwania zmuszają jednak Polskę do budowy potencjału militarnego. Wielkie Księstwo Moskiewskie ze swoim projektem zjednoczenia ziem ruskich staje się poważnym zagrożeniem dla Litwy. Habsburgowie w tym samym czasie próbują wyprzeć wpływy jagiellońskie z Czech i Węgier. Temu ostatniemu państwu coraz bardziej zagraża Imperium Osmańskie. Królestwo Polskie nie jest w stanie zaangażować się na każdym z tych kierunków, zwłaszcza że pojawia się nad nią widmo sojuszu habsbursko-moskiewskiego. Zdecydowano się ratować Litwę. W 1515 roku w Wiedniu król Zygmunt Stary godzi się zatem uznać prawa Habsburgów do korony czeskiej i węgierskiej w razie wygaśnięcia tamtejszej linii Jagiellonów. W zamian cesarz Maksymilian zobowiązał się zerwać alians z Moskwą. Zagrożenie jednoczesnego ataku z zachodu i wschodu zostało już po raz pierwszy odnotowane w 990 roku. W 1029 roku właśnie taki atak doprowadził do upadku wczesnego państwa polskiego. I znów od XVI wieku aż do czasów Zygmunta III Wazy to zagrożenie stale wisiało nad Polską i Litwą. A do tego dochodziły już wówczas inne wyzwania. Imperium Osmańskie rozciągnęło swoje wpływy nad Dunajem. Nad Bałtykiem coraz ostrzejsza stawała się rywalizacja o inflanty. Wobec tych wszystkich wyzwań Królestwo Polskie, a już zwłaszcza Wielkie Księstwo Litewskie, były coraz wyraźniejszej defensywie. Należało zatem połączyć siły. Królestwo Polskie było zainteresowaniem utrzymaniem swojej znaczącej pozycji międzynarodowej, ale też potrzebowało nowego impulsu do gospodarczego rozwoju, a to dawały olbrzymie i bardzo żywne ziemie na wschodzie i należące wówczas do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkie Księstwo z kolei chciało przetrwać wobec rosnących zagrożeń, ale jej szlachta była także zainteresowana przywilejami, które panowały w Królestwie Polskim. Na rodzącym się w ten sposób układzie chciały również skorzystać elity ruskie oraz inflanckie. I w ten właśnie sposób na tych podstawach tworzyła się Rzeczpospolita Obojga Narodów. 1 lipca 1569 roku w Lublinie dochodzi do zawiązania Unii Lubelskiej. Na podstawie tego układu z połączenia Polski i Litwy powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów. Jak wynika z badań profesora Andrzeja Wyczańskiego, było to państwo, które pod względem gospodarczym znajdowało się na 10. miejscu w Europie. Samo Królestwo Polskie z kolei było na 5. lub 6. miejscu. Jednak połączenie z zacofanym Wielkim Księstwem Litewskim spowodowało spadek w rankingach. Rekompensowało to wzmocnienie zdolności militarnych. Wspólne zagrożenia stają się też najlepszym spoiwem dla Unii. Korona zyskuje granicę z Moskwą i w całości bierze na siebie odpowiedzialność za granicę z Imperium Osmańskim. Dzieli także razem z Litwą odpowiedzialność za sprawy inflanckie. Polsko-litewska armia zyskuje zdolność nie tylko do obrony swego stanu posiadania, ale też poszerzania wpływów. W
1582 roku Rzeczpospolita pokonuje Moskwę, Iwana Groźnego, pozbawiając ją dostępu do Bałtyku i rujnując imperialne projekty cara. W kolejnych dekadach korona z sukcesami interweniuje w księstwach naddunajskich. W 1592 roku Rzeczpospolita zawiązuje unię personalną ze Szwecją, która czyni z Zygmunta III władcę niemal 1/4 Europy. Na początku XVII wieku polscy i litewscy magnaci, a następnie całe państwo polsko-litewskie, angażuje się w sprawy wewnętrzne Rosji. Osadza tam swoich carów i opanowuje stolice. W 1621 roku Rzeczpospolita jako jedyne państwo w chrześcijańskiej Europie odnosi lądowe zwycięstwo nad Imperium Osmańskim. Dla ówczesnych Europejczyków nie ma wątpliwości, że do największych potęg kontynentu należy państwo polsko-litewskie. Z czego wynikały te zwycięstwa? Siła na polu militarnym Rzeczpospolitej była ściśle skorelowana z siłą kultury sarmackiej i panującego w Polsce i na Litwie ustroju. W Rzeczpospolitej największy w całej Europie odsetek mieszkańców miał wpływ na politykę. Spora pod względem liczebności warstwa szlachecka cieszyła się przywilejami obywatelskimi, które można przyrównać do dzisiejszych. To budowało przeświadczenie, że Rzeczpospolita jest najlepszym miejscem do życia na całym świecie. W tym zresztą utwierdzali ówcześni myśliciele polityczni jak Łukasz Opaliński, który pisał: prawdą jest, że nienawidzimy niewoli. Kochamy zaś wolność i, co jest z tym jednoznaczne, cenimy ową wolność. Żyjemy bezpieczni, nie znając gwałtów ani obawy. Nie łupi nas żołnierz, nie gnębi poborca, władca nie uciska ani zmusza do ciężarów. Donosiciele, rodzaj ludzi wynaleziony na nieszczęście ogółu, surowe kary, więzienia, wywołanie, wygnanie, a wreszcie wyrok śmierci bez wysłuchania obrony. Wszystko to nie jest nam znane. Zajmujemy się Rzeczpospolitą, gdy nam się tak podoba. Niezmuszani, bierzemy na się obowiązki, nie składamy ich bez przyczyny, choćby na rozkaz. Bezpiecznie możemy pędzić życie prywatne. Sprawowanie urzędów nie naraża na żadną obawę. Z takim przeświadczeniem szlachta odznaczała się niezwykle wysokim morale i pewnością siebie. Na wojnę szło się zazwyczaj z własnej woli lub poczucia obowiązku wobec umiłowanej ojczyzny. To powodowało, że nawet niewielkie oddziały koronne i litewskie potrafiły w polu dokonywać niezwykłych wyczynów. Była jednak też druga strona tego medalu. Szlachta nie była skłonna do prowadzenia ekspansywnej polityki, lecz jedynie do odzyskiwania niegdyś straconych terytoriów. Interes Rzeczpospolitej często postrzegała bardzo krótkowzrocznie, a w trakcie wojny była bardzo niezdyscyplinowanym wojskiem. Szczególnie to było widoczne w oddziałach jazdy opartych na zaciągu towarzyskim. Chorągwie były zbiorowiskiem niewielkich oddziałów szlacheckich towarzyszy, ich pomocników, czyli pocztowych. Towarzysz czuł się równy dowódcy chorągwi, któremu jedynie dozwalał dowodzić. W praktyce sprowadzało się to do tego, że w trakcie walk sam hetman nie tyle wydawał rozkazy, co prosił towarzyszy o konkretne działanie. Przywileje szlacheckie i niezwykle oryginalna kultura polskiej i litewskiej szlachty oddziaływała także na sąsiednie kraje. Język polski był w XVII wieku językiem rosyjskich elit. Miękka siła Rzeczpospolitej doprowadziła także do powstania m.in. w Inflantach, Rosji czy Mołdawii propolskich stronnictw, które dążyły do jakiejś formy połączenia się z państwem polsko-litewskim. Co charakterystyczne dla wielu mocarstw, Rzeczpospolita odwoływała się do dziedzictwa antycznego Rzymu. W odróżnieniu jednak od innych, tym wzorem nie było cesarstwo rzymskie, lecz republika, której kontynuacją miało być właśnie państwo polsko-litewskie. Nierzadko można się spotkać jednak z zarzutem, że sukcesy militarne Rzeczpospolitej okazywały się nietrwałe lub kiedy odnoszono jedno zwycięstwo, to na innym kierunku porażki. Zapomina się jednak przy tym, w jakim położeniu geopolitycznym była Rzeczpospolita. Na przełomie XVI i XVII wieku możemy wyróżnić sześć głównych potęg w Europie. Hiszpanię, Anglię, Francję, Imperium Osmańskie, Austrię, i właśnie Rzeczpospolitą.
Położona na półwyspie i oddzielona od Francji pasmem Pirenejów Hiszpania była wolna od lądowych zagrożeń i z dostępem do oceanu mogła swobodnie dokonywać ekspansji kolonialnej na innych kontynentach. Francję od Hiszpanii dzieliły góry, od Anglii morze, a Niemcy w tamtym okresie były podzielonym zlepkiem państw. Anglia leżała na wyspie i podobnie jak dla Francji, głównym zagrożeniem były dla niej w tamtym okresie wewnętrzne podziały. Imperium Osmańskie, prowadząc ekspansję w świecie arabskim, zbudowało potencjał, który długo stanowił wyzwanie dla każdej europejskiej potęgi. Zagrożeniem tureckim musiała się liczyć przede wszystkim monarchia habsburska, ale sytuacja Austrii była i tak daleko lepsza niż Rzeczpospolitej, która graniczyła z monarchią habsburską, Imperium Osmańskim, a także musiała się liczyć z ambicjami Moskwy i Szwecji. Przy każdym bezkrólewiu pojawiało się widmo wspólnego porozumienia sąsiednich potęg w celu zaatakowania polsko-litewskiego państwa. Rzeczpospolita musiała być zatem potęgą, bowiem w przeciwnym razie nie byłoby jej wcale. W tamtym okresie nazywano ją Hiszpanią Północy, jednak w odróżnieniu od iberyjskiego państwa, państwo polsko-litewskie nie było nastawione na ekspansję, co po prostu na przetrwanie w strefie zgniotu. Z tej perspektywy wszelkie działania ekspansywne wydają się być jedynie dodatkiem do osiągnięcia tego celu podstawowego, czyli przetrwania. Przypominać to może obecną sytuację Izraela, który położony wokół nieprzyjaznych sobie państw znajduje się w nieustannym zagrożeniu. To zmusza go do zbudowania w regionie szczególnie silnej pozycji, by nie zostać podbitym i podzielonym przez sąsiadów. Te wszystkie elementy tworzą z Rzeczpospolitej obraz niezwykłego mocarstwa regionalnego, którego pozycja zależy od kondycji nastawienia społeczeństwa, a nie tyle od woli władcy i otaczającej go elity. Jego potencjał wydaje się być większy od zajmowanego miejsca w gronie potęg, ale jednocześnie to zajmowane miejsce jest w ciągłym zagrożeniu ze względu na niezwykle trudne położenie. Jeden fałszywy ruch, a wszystko może ulec lawinowemu pogorszeniu. Jak pisał Paweł Jasienica: Rzeczpospolita obojga narodów była tworem jedynym w swoim rodzaju, wspaniałym, twarzą obróconym w przyszłość, lecz trudnym, wymagającym nieustannej, zegarmistrzowskiej troski o wielorakie we wnętrzu jej obracające się kółka, trybiki i całe koła napędowe. Dokonała ogromnej rzeczy, osiągnąwszy równouprawnienie i zgodną już na ogół współpracę korony i Wielkiego Księstwa, zapewniwszy życiową harmonię pomiędzy katolikami, ewangelikami i prawosławnymi. Definitywny koniec wzrostu potęgi Rzeczpospolitej następuje w 1648 roku wraz z wybuchem Powstania Chmielnickiego. Samo to wydarzenie można porównać do wojen domowych, które nierzadko miały miejsce w takich mocarstwach jak Anglia czy Francja, jednak ze względu na szczególne położenie geopolityczne w Rzeczpospolitej przynosi to dużo gorsze skutki. Przez kolejne dekady państwo polsko-litewskie wdaje się w pasmo wyniszczających wojen z sąsiadami. Bez wątpienia następuje wyraźny spadek jego pozycji, ale nie można powiedzieć, że Rzeczpospolita wypada z grona europejskich potęg. Stosując przyjęty w tym materiale podział, należy stwierdzić, że państwo polsko-litewskie z rangi mocarstwa regionalnego spadło do roli drugorzędnego mocarstwa regionalnego. Rzeczpospolita traci swoje wpływy w Prusach książęcych, ale jest jeszcze w stanie wyprzeć Szwedów, pobić Siedmiogrodzian, interweniować w Rosji czy pokonać Turków pod Chocimiem i Wiedniem. Te zwycięstwa jednak nie są w stanie zahamować postępującej utraty wpływów i terytorium. Koniec XVII wieku daje jednakże nadzieję na wyjście Rzeczpospolitej z tej defensywy. W 1699 roku kończą się wojny z Imperium Osmańskim, a Rzeczpospolita odzyskuje Podolę. 3 lata wcześniej zawiązana zostaje unia personalna między Rzeczpospolitą a Elektoratem Saksonii, jednym z najbogatszych państw Europy. Król August II Mocny postanawia wykorzystać stworzony potencjał do odebrania Szwedom Inflant. Wojna doprowadza jednak do katastrofy. Szwedzi wkraczają do Rzeczpospolitej, a w trwającym konflikcie Polska i Litwa przestają być ważnymi graczami i stają się jedynie elementem rywalizacji między Szwecją a Rosją. W 1709 roku
Po pokonaniu wojsk króla Szwecji Karola XII pod Połtawą, Rosja Piotra I staje się definitywnie hegemonem w tej części Europy. Zajmuje pozycję, którą Rzeczpospolita zajmowała 100 lat wcześniej. Państwo polsko-litewskie przetrwało, ale nie może się już zaliczać do europejskich potęg. W XVIII wieku Saksonia za pomocą Unii z Rzeczpospolitą prowadzi własną quasi-mocarstwową politykę, by zająć czołowe miejsce w ramach państw Rzeszy. Jednak te projekty kończą się porażką po zdobyciu Drezna przez armię pruską w 1756 roku. Degradacja międzynarodowej pozycji Saksonii odbija się również na Rzeczpospolitej, która z rangi ulegającego obcym wpływom, ale nadal państwa suwerennego, spada do pozycji de facto rosyjskiego protektoratu. Należy przy tym zaznaczyć, że pozycja międzynarodowa Rzeczpospolitej nie zależała tak bardzo od jej sytuacji gospodarczej. Kryzys, jaki pojawił się po okresie wojen w drugiej połowie XVII wieku, w naturalny sposób osłabił Rzeczpospolitą, ale jednocześnie okresy wzrostu gospodarczego, jakie miały miejsce w XVIII wieku, nie miały żadnego wpływu na poprawę międzynarodowej pozycji Rzeczpospolitej. Co było tego przyczyną? XVIII-wieczne elity dokonały przewrotu w dotychczasowym myśleniu. Uznano, że słaba Rzeczpospolita, jako niestanowiąca dla nikogo zagrożenia, nie będzie przez nikogo niepokojona i dzięki temu przetrwa w otoczeniu mocarstw. Problem polegał na tym, że rzeczywistość nie znosi próżni i utrzymanie suwerenności w obliczu ekspansywnej polityki sąsiadów było mrzonką. Rosja objęła protekcją Polskę i Litwę, co wielu zaczęło już przeszkadzać. Tylko że uwolnienie się z tego ucisku po dekadach osłabienia państwa okazało się misją samobójczą.